strzelającą z siódmego poziomu. Wiecie, myślę, że nikt się to nie pisze, ale musicie mi wierzyć, że strzela. Strzela. Dobra. Pamiętam, że co do Godryka, to łaska była jego mocną stroną, więc jedziemy z tym koksem. Chociaż nie wiem, co mu to dało. Oczywiście. Stałe sztuczki. Mam nadzieję, że nie będę musiał specjalnie Godrykiem morza czyścić. Bo to byłoby troszeczkę niefajne. Bardzo niefajne w sumie. Że musiał Godrykiem morze czyścić. Bo ja wolę, żeby Godryk dupy z miasta nie ruszał i żeby się tutaj uczył ten czarów. Bo to jest ostatnia okazja, żeby go nauczyć czarów. Właśnie, co z szczęściem? 3 do szczęścia i... No, jaja sobie chyba robicie, no. Z tym szczęściem to jest takie przesrane trochę, no. Że niby mam 3 szczęścia, ale i tak coś podejrzanie rzadko się ono... ono występuje. Oczywiście Godryk skrzeszenia podejrzewam nie posiadam. Z tego co pamiętam to nie posiada i to mnie najbardziej boli. Będzie szczęście? No, w końcu jakiś łódź szczęścia. Ale się zablokowałem gdzieś. A. Ty zasrańcu mi blokujesz. A ja jeszcze pamiętam co było chujowe w czwórce. W czwórce jeszcze chujowe było to, że... Że kontratak następował równolegle z atakiem normalnym. Jeśli wiecie, o co mi chodzi. Czyli, że jeśli się atakowało, to wszystkie oba jednostki atakowali siebie nawzajem jednocześnie. Czyli nie tak, że najpierw jest atak jednostki, a potem dopiero kontratak, co nie? W sumie już definicja kontrataku się kłania. Zgodnie z definicją kontratak to jest taka odpowiedź na atak, no. To, co w czwórce nazywali kontratakiem, nazwałbym po prostu jebanką. Chociaż jeszcze była tam chyba możliwość, z tego co pamiętam. W czwórce tak zwany pierwszy atak była taka zdolność, która powodowała, że niezależnie od tego, kto pierwszy zaatakuje, to wtedy ona zawsze wykona po raz pierwszy atak, no. I to w sumie było fajne. Trochę tak. W sumie ja często zmieniam zdanie, co było fajne, a co nie. Czemu nie są, te gremliny są takie wytrzymałe? Czemu do tej pory nie zdechły? Żreju rozkład. Trochę szybciej umrą. Co na moje gryfy uwzięli?
Dobra. Jedziemy moimi powolnymi czołgami. Nie wiem czemu, ale lubię te jednostki, jakimi są krzyżowce, a zwłaszcza w tych, w Kuźni Przeznaczenia, te takie jakby lepsze krzyżowce, czyli fanatycy, no to oni dupę urywali naprawdę, no. No, szczęśliwy atak jest pięknie. Yeah. Dobra, ciebie już rozkład tam wykończy powolutku. A jeśli nie, to ktoś poprawi. No, zgini w końcu, no. Z czego ty jesteś zrobiony? Z żelaza? No, spierdolił. Dobra, to wydam eksperckie szczęście. Się potem przyda, nawet nie wiesz jak. Dobra. Ja wracam do siebie. Znaczy, Godek wraca do siebie. Chciałem powiedzieć. Wszystko sprzedawałem. Jestem cholernie mądry. A ty, Marka, spływaj już. Mam nadzieję, że nie będę musiał wytukiwać całego morza. Że zaraz mi jakiś skurwiel tutaj nie Czekajcie chwilę. Jeszcze. Dobra, zobaczmy jak to jest. W razie czego Godryk tam zrobi porządek z nimi. Mam przynajmniej nadzieję, że zrobi. Chociaż ja osobiście preferuję, jak już mówiłem, unikać tych skurwysynów, bo wdawanie się z nimi w jakieś spory kończy się tak, jak widzicie. Patrzcie, co zostało z armii Godryka, no. Chociaż w sumie tam dalej jako taki poziom jest w tej armii. Ale naprawdę Godryk to jest taki bohater, że dupy nie urywa. Ale niestety będzie potrzebny niezwykle. Dobra, na szczęście udało mi się ten. Co ja z... Ja pierdolę, no. Dobra. Nieważne, może jak zginą, to uda się je przerobić na szkielet. Co my tu mamy? O, już są nowi. Nowi rekruci. Chociaż... Dobra, tam wstrzymuję się na razie z ewentualną rozbudową. O, już. Anatir! Weź mi nawet nie rozśmieszaj. Z taką armią to se możesz. Se z tą poradzę. Jeszcze, jaki to był czar? Przyspieszenie przyswojone. No dobra. Z niej mogę sobie, może być ciężko. Dobra, okej, tam nie chce mi się tego rozgrywać. Trochę na lenia. Już teraz idę. Dobra, już idę prosto do Lore Keep. Nie będę się wdawał w jakieś tam spory. Bo już mam dosyć ten, jak widzicie, wyszczuplone siły. Ledwo starczyło na armię dla Godryka. A tam widzę, że jest mapa kartografa. O, jest studzienka z maną. Bardzo długo na to czekałem. Dobra, tu jest wiedźma, to ona nie wiem czego nas nauczy. Ja tam radzę, tak wam powiem szczerze, jeżeli chcecie mieć koniecznie zdolność ostateczną, to radzę unikać tych chatek wiedźm, bo nigdy nie wiadomo co one dadzą. Naprawdę, nigdy nie wiadomo. Jeszcze się okaże, że na przykład dadzą nie to co chcieliście, no i po co macie ten. Z tego powodu cierpieć, no że już nie będziecie mogli mieć własny i ten. O, ale teraz to jadę ich. Równo. Nawet do mnie nie podejdziecie. Lekutafone.
A, pozabijam was. Już mnie nie dosięgnął, dziadu. Chyba, że ten, ale jak widzę, nie dosięgnął. A zobaczymy, jak ten, jak sta jeden, no to oczywiste jest, że to. No. I po robocie. O, cmentarz w końcu se tutaj... Pełno jest jednostek akademickich, nie wiem czemu. Dobra, taka sama taktyka jak wtedy. Nic nie szkodzi. Oczywiście. Chociaż powiem wam szczerze, że z tymi dżinami to jest taka historia, że czasami się trafi ślepyjku w ziarno. Wiecie, jakimi czarami mnie spamuje? Głowa mała. Ręce opadają. No, no i jeszcze coś powiedz. No, ja to po prostu kocham. Ja tam już was... Nie będę się przejmował za bardzo. I zakończę ten pojedynek. Ech. Dobra, to jest ożywieńc, widzę. Jeszcze z tygodnia ożywieńca. To sobie go zagarnę. O, już się jakaś tu kło... Tutaj na tirem to już się nie muszę w ogóle przejmować. Ale z tym drugim się przejął. Tak trochę. Fejzem, bo on ma troszkę te siły. Trochę dosyć duże, a Markal jeszcze nie jest na tyle potężny. Żeby... Mać tam u mistrz życia, ja pieprzę, co ja robię. Dobra, jedziemy tam ich wszystkich porówno. Dobra, coś jeszcze chciałem tu zrobić. A, to. A moment, taka sprawa. Czy ja tu... Nie, no mogę. Tak mi się przez chwilę wydawało, że chyba tutaj nie mogę mieć ołtarza światła. No, ale jednak mogę. Dobra, tam Godryku, sieć na tym mieście i tam rób swoje. A ja sobie będę dalej powiększał armię koftem żywych jednostek, tak jak to lubię robić. Co to jest? To się przyda. I słabo chronione. Jak na taki fajny artefakt. No i teraz mogę sobie w końcu gildię zbudować normalnie. A jak jeszcze w Lorkip się wybuduje magazyn zasobów, to już w ogóle. Chwila, gdzie są kryształki? Się pytam. A to co wydobywa? Siarkę. Czyli to, co mi tak średnio jest potrzebne teraz. Więc... Przydałoby się jakieś źródło klejnotów, bo widzę, że jest ich brak, tak z deczka. Chyba trzeba będzie je kupić. Dobra, ja tam dalej będę umacniał armię Godryka tak na wszelki wypadek. Bo widzę, że coś zbieranina durniów tam jakaś szykuje. Bo ja ma tak, a właśnie, co do jeszcze Akademii. To ja co do tego... rasy, to mam mieszane uczucia. Znaczy powiem tak, jednostki to są takie sobie,
tego miasta, ale za to bohaterowie to są naprawdę koksy, bo mają dużą ilość tych wiedzy, czyli mogą naprawdę, mają naprawdę duże ilości many, no. A to się, nie muszę wspomnieć, co to się przydaje. Chodźcie tu duszki. Horda. Dać... Jebać, co to jest? To się przyda. Mam coś już na głowę? Nie mam. Ja sekstansu nie miałem w ogóle. LOL. Dobra, jadę ich w trąbę. Zły pomysł to był. Zważywszy na to, że ja mam małe ilości many. No, że gdybym miał implozję, to można było jeszcze dyskutować, ale jak zwykle nie mam implozji. Jak zwykle nie mam tego, co jest mi najbardziej potrzebne. Już taki mój los jest. Skąd ja mam szczęście? To jest ciekawe, przecież jeszcze nie zebrałem tej korony. Dobra, widzę, że oni są tam chronieni nieźle. No. Wszyscy się bronić. I teraz nie macie dostępu do moich strzał. Chociaż wróć! Tutaj mają dostęp. Jaki kretyn ze mnie. No nic. Ja tam będę jeszcze kombinował. Może się uda ich turę opóźnić na tyle, żebym tak moje lisze nie dostały w ciry tak bardzo. No co to kurwa było? No trafił. Poważnie. A kiedy ja ten gram, to jakoś kurwa nigdy nie trafia. No to tak działa. Ja pieprzę. Ja mam, no i oczywiście nie mam many, żeby ich skrzesić. A to mnie wolą, to raczej ciężko będzie je wskrzesić. Ale górę, że przynajmniej mam szczęście. No i wiedziałem, że mi się dobierze do dupy. Że on się dobierze do dupy tym liszą. Ja to doskonale wiedziałem. A nie muszę mówić, że to mi się za bardzo nie uśmiecha. No, spudłował. Tylko co z tego, skoro już te lisze zostały napadnięte, no. O właśnie, jeszcze te co do widm. No, takim dobrym taktycznym posunięciem jest właśnie takie coś, co ja tu zrobiłem, żeby je postawić przy strzelcach, tak żeby blokowały dostęp do tych strzelskich jednostek. Bo jest 50% szansy na to, że się nie trafi, że będzie pudło. Więc to troszkę... Tylko tym razem nie wziąłem pod uwagę tego, że tutaj nie ma żadnej osłony, no. W sumie już wiedziałem, że oni zginą. Nie jest to dla mnie żadnym zaskoczeniem. No i mnie zajebali już. Dobra, jeszcze ty tam ich trochę posłaniaj. I znowu mam takie siły. I znowu mam spierdolone siły. Bo inaczej tego nie nazwę. Mam spierdolone siły. Nie, ja to wczytuję. Źle zrobiłem. Znaczy się w ogóle zostawię na razie w spokoju te... Chociaż bardzo korci mnie ta korona. To ten. To zostawię ich w spokoju.
A właśnie, i jakby ktoś miał plan, żeby zaatakować te miasto od strony morza, to jest główny powód, dlaczego tego nie robić. Dzisiaj się zgadzam, a ostatecznie przyłączyło się chyba do mnie ich 68. Dobra, co tu ci kupić? Dobra, ceny są na razie jak u jubilera, więc na razie sobie odpuścimy tą gildię magów. O nie, nie. Ich nienawidzę. Ja ich kurwa nienawidzę. Chociażby dlatego, że zadają straty takie jak widzicie tutaj. No, na szczęście mamy szczęście. Brawurowo językowe zdanie. Takie rzeczy tylko u mnie. Znaczy nie wiem czemu, komputer zawsze się skupia, żeby ich w pierwszej kolejności zatłuc. Nie wiem czemu się zaciąłem, nie pytajcie. Właśnie wyżłupałem kolejną butelkę Freeway'a i jedziemy dalej. Macie was. No dlaczego nie przyjebałeś tak jak wtedy, no? O Jezu, ośmiu zabity. A nie. A nie, to ja pieprz. Z tymi komunikatami. Mi się coś myli. Wierzcie mi, jak to robi komputer, to jest takie wkurwiające. I teraz mam satysfakcję, że ja mogę ich tak w taki sposób powkurwiać. Serio, nie ma chyba nic gorszego niż skrzeszanie widm. Bo wiecie, bo widma trudno zabić. Z oczywistych powodów. No i już kwiczą. Chyba coś mi zabili, mi się zdaje. No i mnie ostatecznie zajebali. Albo w sumie nie, oni się skrzeszą za pomocą wiecznej niewoli, a was dobije. Zwycięstwo. No i wracają do mnie, jak mówiłem. To w sumie te duchy, na tych duchach średnio mi zależy, bo ich jest mało, no. Może gdyby ich było więcej, no to... A tak, no to... O, tu jest właśnie Lore Keep. Zajebiście chronione. Tutaj masz coś do rozbudowania jeszcze? A, masz nowe wojska, czemu nic nie mówisz? Czemu nie grzmisz? Powiedz mi to. A, już pamiętam te wojska. Oczywiście się zgadzam. I jedzie. A, ich na razie nie atakować, bo tych tytanów jest od cholery. A mianowicie jest ich tłum, czyli setka jakaś. Więc ja ich zostaję w spokoju. Lorki. Było potężnym centrum magii poświęconym badaniom nad najbardziej ulotnymi z naukaszy. Gdyby fanatyczni poddani szalonego króla Olega nie spalili go doszczętnie, mój mentor nie musiałby zginąć na zawsze. Dopilnuję, by je odbudowano. A gdy stanie się potężne, pierwsze dowie się o tym miasto magów. Hikm.
No nie wiem, czy się stanie potężny, bo jest strasznie ograniczone w tej misji. Zresztą w następnej chyba też. Dobra, tam... A, oczywiście problemem są ci magowie. Od razu ich wykasuję. Struję. O, fuck! Co oni zrobili? Tego wam nie daruję.